Właściciele plantacji tulipanów Rob i Lisbeth Balkowie czekali na tę chwilę cały rok. W marcu Nordostpolder ma jeszcze zimowe barwy. Niebawem dojdzie tu jednak do metamorfozy, którą tylko z powietrza można w pełni docenić. Błotniste poletka ożywają, zaczynają się mienić kolorami. Są tu czerwienie, róże, a nawet odcienie pomarańczowe. W tym zakątku Holandii kwiecień jest czasem kwitnienia tulipanów. Każdy, kto tędy przejeżdża, musi się uśmiechnąć. To dzieje się tylko raz w roku i trwa kilka tygodni. Jest pięknie. Tuż przed szczytowym momentem kwitnienia dochodzi tu do czegoś dziwnego. Rolnicy wjeżdżają na pola kombajnami. Ścinamy tulipany kosiarką i to dużą. Kwiaty w tym łanie trzeba dziś skrócić o głowę. Zostawić tylko łodyżkę i liście. Z wysoka dobrze widać rzeź kwiatów. To pozornie bezsensowne zniszczenie, a tak naprawdę bardzo ważny zabieg. Ogławianie tulipanów wzmacnia ich cebulki. To właśnie cebulki sprzedają Rob i Lisbeth. Cebulki tulipana przeżyją kilka miesięcy bez ziemi, dzięki czemu można je sprzedać na całym świecie, co zapewnia zyski rolnikom. Najlepszym momentem na ogławianie jest czas tuż przed pełnym rozwojem kwiatów. Ogławianie sprawia, że cała energia zostaje w cebulce. Chcemy, by cebulka była jak największa. Rolnicy w kilka dni doszczętnie niszczą barwną atrakcję Nordostpolderu. Zwiedzający żałują, ale my bardzo lubimy zieleń. Za kilka miesięcy cebulki będą gotowe do zbiorów.